Cześć. Będzie to modyfikacja, która nazywa się Exodus. Jest to wersja demonstracyjna, więc projekt nie został ukończony. Z tego, co zobaczyłem na forum, to powinna być to jakieś 8 godzin przygody. Autorstwo nie wiem jakie i tak dalej, nic nie wiem. Zaczynamy. Zamierzam poprzechodzić sobie jeszcze parę modyfikacji, póki jeszcze nie zajmę się returningiem. Niemiecka. Okej. Auf dem Feld arbeiten. Lüg mich nicht an. Ich hatte das Feld den ganzen Tag im Blick. Und gearbeitet hast du da nicht. Sieh zu, dass du die Beeren für Mutter so schnell wie möglich gepflückt bekommst. Die wachsen nicht das ganze. Ja, Vater. Chwila. Alles klar soweit? Solange jeder hier seine Arbeit macht, funktioniert die Gemeinschaft. Dobra. Hast du sonst noch was zu tun für mich? Nein, mein Sohn. Zbierać jagodę. Cóż, no były już modyfikacje o takiej tematyce. O co chodzi? Jakieś dzikie ruchy. Zawsze i wszędzie muszę być chłopcem na posyłki. Powiem wam szczerze, że lubię modyfikacje, gdzie jest niemiecki dubbing. Chyba najbardziej lubię właśnie. Ojciec nie może zrozumieć, że ta praca nie jest dla mnie. Rodzina, tradycja, ciągłe dłubanie w ziemi. Oto czego chce ojciec. Te pojebane ruchy kamery jeszcze. Mówił, jesteśmy farmerami od pokoleń. Dlaczego i ty miałbyś nim nie zostać? Dobra, kiedy ja wrócę do... Zupełnie zatracił się w tych swoich tradycjach. Kiedy ja będę mógł wreszcie sterować moją postacią? Odziczył ziemię tylko dlatego, że jego brat Falgo jej nie chciał. Tak, to ten, który teraz żyje w mieście. Inni ludzie spędzają czas w tawernach, a nie w stodole na farmie. No, tam. Życie kupca, mistrza różnych trików handlowych. Tak, to byłoby coś. Cokolwiek, byle tylko nie zostać farmerem. No cóż, no nie każdy wiąże swoje życie. Ta monotonna robota już dawno mnie zbrzydła. Dajcie mi sterować postacią. Ale kto będzie na farmie zajmował się pracami, kiedy mój ojciec nie może się zająć? Ta jego upartość. Dajcie mi. Po prostu nie chcę słuchać o tym, że chcę innego życia. Dajcie mi sterować postacią, błagam was. Abym mógł robić to, co chcę. Gdy nie wyrobię się z robotą, to od razu wpada w gniew. Z kolei, gdy się dobrze spiszę, to od razu mówi mi, że powinienem zostać farmerem. Teraz powinienem nazbierać jagód dla mamusi na kompot. Ech, ale cóż mi pozostało? Co rozumiem, że los naszej postaci się zmieni. Właściwie powinienem zająć się już tym dawno temu. Lepiej późno niż wcale. Jeżeli do jutrzejszego wieczoru nie zbiorę potrzebnej ilości jagód, to dostanę najwyżej łomot w swoim życiu. Dobra. Życie farmera. Tak nazwiemy pierwszy odcinek. Już były modyfikacje, które się w ten sposób zaczynały. Jednakże chyba rzadko kiedy... Nie, była też modyfikacja, która nazywała się Poszukiwaniu skarbów, gdzie właśnie potem sterowaliśmy takim, że...
Zbieranie jagód. Powinienem nazbierać ileś tych jagód, matka mogła ugotować kompot. Tak naprawdę to już dawno miałem to zrobić. Nie pozostało mi już wiele czasu, ale jeśli tego nie zrobię, to będę miał kłopoty. Dobrze by było, gdybym zebrał ich jak najwięcej. Może powinienem spytać kogoś na farmie, gdzie szuka tych jagód. W lesie może być bardzo niebezpiecznie. Myślę, że tak. Co to jest za zwierzę? Bo takie jak krytoszczur, tylko trochę inna barwa. Borsuki! Ale super! Ale super pomysł, naprawdę. Cudowny pomysł. Pięknie to wygląda. Jej, zielone melisy. Leśne jagody. Udało mi się, że jagody rosną na krzewach, a nie na ziemi. Super pomysł z tymi borsukami, naprawdę dobry. Tutaj jest trochę jagód. Pewnie w zależności od tego, ile ich nazbieramy, to dostanę albo pierdolę, albo pochwałę. I powiem szczerze, że już zaczyna mi się modyfikacja w miarę podobać. Faros, schön mal wieder jemanden vom Hof zu sehen. Sonst kommt immer nur Kuga vorbei, wenn ein Schaf geschlachtet werden soll. Wszystko w porządku? Na, aber sicher doch. Das scharfe Hüten ist zwar nicht besonders interessant, aber wenigstens schaffe ich mir nicht den Rücken krumm. Und bei dir? Ich soll jetzt Waldbeeren pflücken. Auch nicht sonderlich spannend, kann ich dir sagen. Ach was, das ist doch eine Menge Jakości Stand-Dubbing. Im Wald gibt's immer was zu entdecken und man hat ein bisschen Bewegung. Stelle ich mir interessanter vor, als hier den Schafen beim Fressen zuzusehen. Mit der Zeit wird auch das langweilig. Ja, das stimmt. Aber das ist bei allen Dingen so. Aber so oft musstest du doch noch nicht in den Wald. Da macht das doch noch Spaß. Spaß ist was anderes. Da hast du wohl noch nie Schafe gehütet. Ist viel langweiliger. Der Staxanser. Ist wahrscheinlich auch. Na dann, viel Spaß. So lustig ist es nun auch wieder nicht. Ach was, du musst nur positiv an die Sache rangehen. Dann ist das gleich viel einfacher. Hm, ich werde mal merken. Viel Glück bei der Suche. Nie, dobre podejście. Uważam, że tak właśnie, że szukanie owiec jest gorsze. To, że słyszę jakiegoś wilka, który ujada. Może to owce. Nie, powiem wam, że już mi się modyfikacja podoba. No i tak, zamysł jest taki, aby troszeczkę tych na razie modyfikacji poprzechodzić, a potem zajmiemy się returningiem z New Balance'em. Już go pobrałem, więc jestem gotowy. Myślę, że sobie przyjdziemy jakąś jedną, dwie, trzy modyfikacje. Myślę, że tak w kwietniu byśmy tego New Balance'a zaczęli. Niedługo ogólnie będzie Odyssey w polskiej wersji językowej. Jest to modyfikacja, gdzie no porównywalna z returningiem, tak właściwie. Jedna z większych. I tam będziemy mieli, z tego co widziałem na screenach i w opisie, to chyba będziemy na Mertanie w Gothiku 2, więc wszystko zostało przerobione, tak mi się wydaje. Jak na razie w polskiej wersji językowej tego nie ma, jest tam w angielskiej albo niemieckiej. I powiem wam szczerze, są ludzie, którzy tam grają cały czas w Gothika, co nie? I szczerze, to ja też już należę do takich osób, które non-stop grają w Gothika. Od roku gram praktycznie tylko i wyłącznie w Gothiki, w modyfikacje. Dużo ich przeszedłem, naprawdę bardzo dużo ich przeszedłem. Mógłbym rzec, że niedługo będę miał praktycznie styczność z wszystkimi modyfikacjami, które mniej więcej wyszły. Tak myślę, że połowę zaliczyłem. Oczywiście też dużo modyfikacji mi zostaje, ale powiem wam szczerze, że przez ten rok naprawdę świetnie się bawiłem. Rok. I mi się wydaje, że jakoś w marcu, w kwietniu nagrywałem tę pierwszą modyfikację, a było to Tajemnice Jumangi. I powiem wam szczerze, że mam... Że mam miłe wspomnienia. Czemu za krwiopice jest 40 expa? Że co za młodego. Nie wiem, warto będzie zobaczyć, ile już, czy minął rok, czy jeszcze nie, od publikacji Tajemnic Jumangi.
Nawet returninga udało mi się przejść. Ale teraz zajmijmy się tymi mniejszymi modyfikacjami. Przejdziemy do większych. Co to było? Jest tu łóżko może? Myślę, że mógłbym iść spać do 12. Są chrząszcze. Na farmie jak na razie może nie gadajmy z nikim. Nie zrobiłem jeszcze czego trzeba, więc nie chcę się narażać. O, drewniane te. Drewniane talerze. Dobra. Południa. Do kiedy mam to zebrać? Zanto. Trzydzieści cztery jagody już mam. Wow. No chodź. Siedemdziesiąt expo. Nie wiem dlaczego te... O, leśnego leżało na ziemi. A, bo to są krzewy. Nie wiem, zbierzmy tak... Ile możemy po prostu. Kolejny ścierwokrzyk. Ale widziałem, że tam było więcej dużych jagód niż tu w lesie. Dobra. O! Niezłe urwisko. Niebieski bez. Może pogadajmy z kimś na farmie. Zanto. Hej, ty! Dlaczego nie pracujesz? Hast du was dagegen? Ja, ich hab was dagegen. Das hört sich ja fast an, als hätten wir da einen Konflikt. Eigentlich versuche ich Konflikten immer aus dem Weg zu gehen. Wie sieht's mit dir aus? Können wir uns nicht irgendwie einigen? Na gut. Kann mir eigentlich auch egal sein, was du tust. Ja, sehe ich. Ej, patrzcie, typ ma pancerz jak bezimienny. Pancho. Taki Grimm połączony z bezimiennym. Ich nicht beklagen. Zwar beschweren sich meine alten Knochen immer mehr und mehr über das ständige Bücken, aber da muss ich eben durch. Das haben schon viele vor mir geschafft. Und da werde ich auch nicht dran scheitern, Junge. Jeder muss nur mal seinen Beitrag an die Gemeinschaft leisten. Mhm. Wie geht's? Ich kann mich nicht beklagen. A, dobra, to było już. Ich geh dann mal. Lass dich. 10 sztuk złota dostałem. Hey! Meinst du, das sind genug Bären für dein Kompott? Ein paar mehr sollten es schon noch sein. Such noch ein bisschen weiter. Sonst lohnt es sich nicht, Kompott daraus zu kochen. Es sollte eigentlich nicht schwer sein, noch ein paar Bären. Na dobra. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich brauche immer noch die Bären. Das magst du doch auch so gerne. Stimmt. 34 jagody, no to jest... No nie jest mało, uważam. No ale dobra.
Czyli potrzebujemy więcej. Myślę, że z 50 pewnie. Pharos, du musst mir helfen. So? Ja. Die anderen sind alle zu beschäftigt, um mir zu helfen. A ta farma jest dosyć ładna i duża. Langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Da ist eine Ratte. Ganz nahe bei den Feldern. Und? Ja, du hast gut reden. Du musst dir nicht direkt nebenan arbeiten. Also frage ich die ganzen Männer hier auf dem Hof, ob sie mir helfen können. Und meinst du, einer hilft mir? Nein! Kuga hat keine Zeit. Pacho meint, die Ratte hätte auch ein Recht auf Leben. Das ist der Witz. Santu redet sich auch irgendwie raus. Was ist jetzt? Kannst du mir helfen? Pomożemy. Przed chwilą zabijemy jakiegoś. Gut. Sag mir, wo ich das Biest finde. Komm mit. Boję się, że ona nas, nie wiem, gdzieś weźmie w zaułek i nas pobije. Wo ist es denn hin? Ich könnte schwören, dass es eben noch hier war. Na środku. Hätte dann wohl nicht mehr gebraucht. Nein, trotzdem. Okej. Okay. To wyglądało, jakby chciała nas ostrzec, żebym tam nie szedł. W głąb. O nie, no patrzcie, ile tych... A, tu jakieś miasto będzie. Boję się, że będę miał jakieś konsekwencje z tego, że nie zbiorę jagód. Dwa smażone mięsa mam. Może tu gdzieś będą po prostu. Tylko rosły. Dobra, zbiorę z 50, wrócę do tej matki i tyle. Modlić się nie będę nad tymi jagodami. Tu sporo ich nazbierałem. Nic, nic. Nic nie ma. Trzeba chyba... O, leśna jagoda. A to jedna. To do dupy to potrzebne. Padłem jak mucha. Dobra, dwa mięska, surowe mięso szczura. Ej, sporo mi to wyleczyło. A, bo ja mam pewnie 40 życia, tak. Także to mięso to leczy bardzo dużo. W skali tego, ile mamy HP. Daj mi tyle expa, co młody krwiopijec. Dobra. Miałem plan taki, żeby ten odcinek zakończyć wtedy, kiedy zdobędę te jagody, ale chyba nam się trochę przedłuża.
Tu nic nie widzę. Raticate. Ratata bardziej. Dobra, tutaj nam się nie udało. Idziemy w poszukiwaniu jagódek. To jakaś inna farma? Czyżby nie? Nie nasza? W sensie nie Fadera? Kradniemy wam jagody, ludzie. Czterdzieści jeden jagód. Dobra. Tu nic nie ma? Nie ma. Zauważyłem, że przy takich bezpiecznych miejscach są te jagody. Także nie muszę jakoś bardzo ryzykować tym życiem. Gdzie tu na przykład? Przy domostwie. Przy siedlisku, przepraszam. Jaszczury tam są, to nie? Rozmaryn. A wszystko takie swojskie się wydaje. Nazwy i tak dalej, nie? Borsuczki sobie biegają. Huba. Super. Podoba mi się to. Wow, huba leczy. Winogrona. To mi się podoba akurat. Fajny motyw, że... Że właśnie można tak zbierać przedmioty. Także widzę, że z niemałą dbałością zostało to stworzone. Dobra. Muszę zabić jakiegoś ścierwojada tutaj. Siedemdziesiąt expa. Dobra. Kolejny tu będzie. Jednego. Jednego proszę. Pamiętam jak kiedyś myślałem sobie... Nie no, jak ścierwojad tak na mnie naciera, to trzeba go... Wiecie, patrzcie, że nie odchylać się do tyłu, tylko go walnąć, nie? Ale nie, lepiej zrobić krok do tyłu, zawsze. Zawsze. Jak dobrze tajmujemy ścierwojady, to nawet nie zabierają nam życia. Ścierwojady się łatwo... Łatwo się z nimi walczy. On to już jest taki, no, super tip na na wszystkie modyfikacje. Poziom. Dobra. Pamiętam jak kiedyś ludzie na przykład nagrywali let's play'e, to robili tak, że nagrywali sobie załóżmy 2 godziny, a potem to po prostu dzielili. Nie no, ja... Oho, tu jest jakieś miejsce. Ten las nie jest wcale taki mały. No i wcale też nie jest taki groźny. Uważam. 44 jagody. Dobra, ja zakończę na tym odcinek, myślę. Dziękuję wam za oglądanie. Do następnych z nowej serii. Cześć.